No i po ciężkich bojach, moi drodzy, dotarliśmy do miejscowości wsi Kiepojcie. Tu są też stare mosty kolejowe. No te są dużo, dużo lepiej wyeksponowane niż te, na których byliśmy wcześniej. No zostały jeszcze stańczyki. Duma tego kraju. Tylko, że taka duma, że to prawdopodobnie te są po niemieckie. W stańczykach nie wiem. Zobaczę, sprawdzę, żeby nie walnąć jakiejś gafy. Ciekawe konstrukcje. Bardzo fajne. Tam zobaczcie, tak pięknie nam się bydle przygląda. To bydle, które na nas patrzy. To jest byczek. Fernando. Byczek, kurwa, uśmiechnij się. O. Byczek jest cholernie nami zaciekawiony. Tylko mógłby zostać na swoim miejscu, a nie zbliżać się do nas. Bo nie podoba mi się to, że on tu próbuje się do nas dostać. Ale może nas nie zeżre. Także dojazd jest fajną szutróweczką, jak ktoś lubi. Troszeczkę odrobina piasku w niektórych miejscach. Ale generalnie szutry, no i takie podłoże kamieniste, luźne, więc no trzeba uważać, żeby jakichś tam ślizgów nie wykonać. Spójrzcie na mosteczki jeszcze raz. No i będziemy się zawijać, słuchajcie, w stronę, już mówiłem, stańczyk albo stańczyków, i szukać noclegu. Motocykle na razie sprawują się pozytywnie. Spróbuję tu może wejść na górę, może się uda. Chciałem tu nakręcić jakieś parę ujęć z drona, ale jest tak cholerny wiatr, że niestety nie podejmę tego wyzwania. No dobra, no tyle w temacie. Ludzie zaciekawieni. Ci, którzy będą chcieli tu przyjechać, zobaczyć, na pewno sobie poświęcą chwilę czasu. Nie będę przynudzał. Do zobaczyska w następnym wejściu.